Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Refleksji, głębokich tematów, które poruszaliśmy. Mieliśmy prawie 2700 uczestników w Starej Polskiej. Przede wszystkim diecezja tarnowska, diecezja rzeszowska, ale też byli młodzi z Gdańska, Warszawy, Poznania, Białegostoku, także przekrój całej Polski, ale z naciskiem takim na młodzież jednak Małopolski i Podkarpacie. Na naszych spotkaniach przyjeżdża również młodzież ze Słowacji, Ukrainy, Czech. W tym roku nie było tej grupy, ale też bywają corocznie Belgia i Szwajcaria. Przez te 6 dni mieliśmy świetnych konferencjonistów, autorytety, ludzi, którzy są znani, niektórzy z telewizji, inni mniej znani, ale gdy powiedzieli jako dorośli swoje świadectwa życia, czasem bardzo skopanego, takiego życia trudnego, to widać było, że przeżywali to wszystko i młodzi mieli żywych nauczycieli. Byli to m.in. Ireneusz Krosny, znany polski mim, teatr jednego mima, potem Ania Golędzinowska, znana polska modelka, która we Włoszech robiła karierę, to szkoła mi się źle potoczyła. Dzisiaj po nawróceniu i zmiany w życiu ona zupełnie jeździ po świecie, mówi o ruchu czystych serc i żyje inaczej, więc przestrzega. Mieliśmy też Państwa Beatę i Marcina Mądrych, autorów książek o kobiecości, o męskości i też wiele koncertów. Co wieczór jakiś koncert, w którym muzycy przyznawali się do tego, że wiara jest dla nich czymś ważnym. W tym roku wystąpił zespół Porozumienie, zespół Betel i też taki bardzo uwielbieniowy na co dzień mąż Natalii Niemen, czyli Mateusz Otrębski. Wiary, więc hasło naszego spotkania wiarygodni, wiarygłodni, to rozważaliśmy właśnie o wierze. Pytania związane z żywą wiarą, co znaczy się wierzyć. Wiara to nie obciach, jak tą wiarę poszerzać, pogłębiać i jak tą wiarą zarażać, czyli świadectwo. Ja zawsze wybieram tak, że to jest czas łaski i pewnie nie powiedziałbym lepsze, gorsze. Mieliśmy faktycznie najwięcej osób w historii naszych spotkań i to spotkanie pęcznie je troszeczkę i nas zarażają. A owoce no to będziemy tego zbierać na internecie, gdy będziemy czytać wpisy młodych ludzi na naszej stronie. Przypomnę ją, spotkania@saletni.pl. Tam będzie widać, co młodzi przeżyli. Ja jestem szalenie zadowolony, bo młodzież była i szalona, i wspaniała, i wyjątkowa jak zawsze. Myślę, że weźmy takie przesłanie, które ja spuentuję moimi słowami, że albo na maksa, albo szkoda sobie głowy zawracać. Po prostu wiara jest czymś, co musi być żywa, jak nie jest żywa, to nie jest żadną wiarą. To jest jakimś podróbą, to jest jakimś blichtem, z plastikiem i sztucznością. Myślę, że wjeżdżając tu wzmocnieni, że mogą wierzyć, przyznać się do Boga, wyrazem tego będzie uczestnictwo, myślę, że większe w życiu duchowym, przyznawanie się do Boga w rozmowach, nawet i koszulki, które ubierają, już będą ewangelizacją dla tych, których nawet my dotkniemy słowem, więc myślę, że wyjadą stąd wzmocnieni duchowo. Zebraliśmy jedną ofiarę na 3 rodziny, których tatusiowie zmarli, zostały mamy z kilkoma dzieci. Dostaliśmy taki list tutaj, że są te domy w tym biedniej. No i dlatego po prostu w tym roku ta składka na pewno trafi do osób potrzebujących. Tym młodym mówiliśmy, że młodzież na jednym przy świętej zgromadziła prawie 9 tysięcy złotych. Następne spotkanie, na które serdecznie zapraszam, to 7-12 lipca 2014 w Rodebowce koło Jasła. Zapraszam przez Maciej Kulaszek, Saletni.
Dzięki.